część pytania brzmi sensownie. Jaki jest wasz prawdziwy Bóg? Our real God is Krishna. Naszym prawdziwym Bogiem jest Krishna. He is just like the Bible says that man is made in the image of God. So therefore he looks humanly. Tak jak jest powiedziane w Biblii, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, tak też Krishna wygląda na podobieństwo człowieka. Says he has two arms, two legs, head. Mówi się, że ma dwie ręce, dwie nogi, głowę. But he never grows old. Ale nigdy się nie starzeje. He stays young forever. Jest wiecznie młody. And he's all knowing, all powerful, all beautiful. I on wszystko wie, jest najpotężniejszy, najpiękniejszy. He has six qualities. Ma sześć takich cech. All knowing, all beautiful, jest najpiękniejszy. Wszystko wie. Jest wszechpotężny. All opulences. Jest najbogatszy. The most famous. Najsławniejszy. And the most renowned. I najbardziej wyrzeczony. He creates the whole material world, but then he doesn't stay here. On stwarza cały materialny świat, ale nie zostaje tutaj. He leaves it to us to do something good or what for bad, as we want. Zostawia nas, żebyśmy robili dobre albo złe rzeczy, bo ponieważ mamy swoją własną wolną wolę. You see, Krishna instructs that the cow and the bull are considered to be very sacred, very beneficial animals for human society. Byk jest uważany za bardzo dobroczynne, za bardzo pożyteczne zwierzę w ludzkim społeczeństwie. Because the cow produces milk, which is good for giving us intelligence to understand spiritual things. Byk i krowa, ponieważ krowa produkuje mleko, dzięki któremu możemy zrozumieć wszelkie duchowe rzeczy. Therefore, killing cows or bulls is considered to be a barbaric kind of activity. If there's other alternative food to eat. Dlatego zabijanie krów i byków jest uważane za czynność barbarzyńską, ponieważ są inne sposoby zdobywania pożywienia. There's enough food in the world that you don't need to kill animals to eat. Jest wystarczająca ilość żywności na świecie i nie potrzebujemy jeść mięsa. So because the cows are such a beneficial animal, without killing the cow, it's giving us milk, from which we get milk, yogurt, kefir, buttermilk, butter, ghee, and cheese. Dlatego zabijanie krów jest grzeczną czynnością, ponieważ nie zabijając krowy z mleka możemy otrzymać tyle dobrych rzeczy jak mleko, masło, jogurt, maślanka, kefir i inne rzeczy. So why should we kill a cow when it's giving us such a valuable... Dlaczego mielibyśmy zabijać krowy i byki? Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.